Dobry dzień wszystkim serdecznie. Kolejny, już czwarty dzisiaj odcinek, maraton oczywiście, koronawirusowy maraton. I będziemy dzisiaj grać sobie we Farming Simulator Osina Magny, jakby inaczej. Trzeci już odcinek z tej serii, a dopiero dzisiaj zaczęliśmy, tutaj maluszek stoi. No i tyle, no. Nic co da się ująć. Miejmy nadzieję, że dzisiaj będzie więcej pracy, bo dzisiaj. No i pokosimy sobie wreszcie tym bizonem, bo szał mnie trafi, jak ja czekam na te żniwa, aż mi tutaj urośnie moje pole. Urosło moje tutaj. Może uda się już tam się położyć. Zobaczmy. I wtedy. Jeszcze nie dopadło się zmęczenie. No trochę musimy poczekać. No i co? No i co dzisiaj będziemy robić? Dzisiaj może być trochę dłuższy odcinek. Dzisiaj postaram się coś więcej porobić. Pojedziemy na przeczkę maluchem. No i tyle. Zapraszam na kanał Simon Rolnik. Na pewno dobre filmy robi, lepsze ode mnie. Ja mam takie tam amatorskie filmy, takie z farminga się zna na wszystkim. Na maszynach, na polskich samochodach, więc polecam. Link macie oczywiście w opisie, jak i do mapy Ocina Map. No i co? Nic dodać, nic ująć, jak mówiłem. Jedziemy! Na przejażdżkę sobie tutaj w polach. Zobaczcie, jak tam sąsiedzi. Taka wieczorna przejażdżka malutka, już południowa, można powiedzieć, wieczorna. Jak to woli. Jak to woli, jak to woli. Czasem muszę krzesło. No i lecimy. Przepraszam za jakąś audio, ale jak mówię, offroad. Niwe by się przydało kupić. Ale maluch się spisał, maluszek się spisał, najlepszy. Patrzcie. Ziemniaki Rafał Wandzel. Tutaj pan Rafał robi. Krystyna Koła. Ale tutaj ta mapa ładna jest, ładna mi się podoba. Grałem dużo bardzo na Lubelskiej Dolinie, ostatnio dużo grałem na Kolonii. Ale teraz też sobie testuję, próbuję, patrzcie jaki tam ładny widok jest. Tutaj. Ja mam takie na razie małe pole, ale będziemy coś kupować. Coś się kupi. Patrzcie, jedziemy. Tutaj się droga kończy. Dobra, bo to jest koniec mapy. Tak? Droga się skończyła. Koniec drogi. Dobra, to nawracamy. No więc. Ale mapa naprawdę. Mocne 8 na 10. Mocne 8 na 10 dam. Dlatego, że tam parę dobytków, ale. Nie no, nie będę oceniał mapy, bo dopiero na niej krótko gram. 2 godziny dopiero mam tutaj przegrane. Więc to nie jest tak. Tutaj jest droga, dobra. Skręćmy. Spisuje się dobrze. No. O, ale patrzcie, jak pojechaliśmy. Malnie. Maluch daje radę sobie. Jedziemy nim. Drogą jedziemy. Patrz, o, ale nim szarpie. Patrzcie, co tutaj jest. Niwa by tutaj przydała się fajna do offroadu. No i tutaj mamy, pojedźmy sobie, raz, dwa, lewo. Weźmy sobie tutaj w lewo. Tam się droga kończy. Dobra, i kurde. Dzisiaj Simon Rolling nagrał odcinek o. O klasykach do FS19. W opisie macie. Oczywiście. Ale pędzimy. Droga się kończy. A co tutaj mamy? Jakieś rozlewisko czy coś? Pójdźmy tam. Tutaj niby, że są pola, patrzcie. O, jesteśmy obok tego dużego pola 47. To spróbujemy tutaj wjechać autem. Się uda. Już jest ekstremalny off-road.
Dobra. Oczywiście farming, więc przez krzaki przejeżdżamy sobie normalnie. Farming. Jedziemy zobaczyć to ogromne pole. Czekajcie, może tutaj być. Jedzie, daje radę. Niwa wydaje się lepiej spisała niż panu. Nasz maluszek. Piękny klasyk. Klasyk po idealnej cenie wyrwany. Patrzcie, to jest to ogromne, to jest te pole i to, to są pola złączone, to nie są pola różne, to nie jest jedno pole. Zobaczcie. Ile kosztuje? Patrzcie, 2 miliony to kosztuje. Dobra, pojedźmy sobie tutaj po tym polu. Pozwiedzajmy sobie. Kurde, jakie to duże. Z kogo to jest? To niezłe krzyżono. Pszenica też. Patrzcie. O, jedziemy. Ło! Cie panie! Co się stało? Nad rzeczką Maluchę przeskoczyliśmy. Co to było? Nawet nie wiedziałam. Dobra, jedziemy dalej. Był taki widok z drona. Patrzcie, jaki ten Maluch jest malutki z tego. Z tej perspektywy. Śmiesznie wygląda. Dobra, jedziemy po tym polu. Bo już naprawdę nie ma co robić. Ładnie zawieszenie, ładnie chodzi, wszystko działa idealnie. Kurde, jak tutaj trzeba takimi dużymi John Deere'ami tutaj jeździć, albo klasami, czy czymś. Patrzcie. Patrzcie, jakie to... Jakie to ogromne to pole. Teraz spróbujemy się dostać do 53 trójki, bo to jest razem z lasem. Ciekawy teren. No ja na razie mam jedno pole, a może kiedyś kupi się to. Nie, nie wiem, kiedy się może się kupi. Tutaj supermarket. Patrzcie, ale trochę mnie te ceny tutaj denerwują. Ale to nie jest minus tej mapy. Nie minus, ja nie mogę ocenić tego. Nie mogę, nie ocenić. Ktoś inny może ocenić, bo że to się bardziej zna. Trochę godzin grałem w farmingu, ale... Tutaj jest mój teren. Patrzcie, dotąd się kończy tutaj. O! I to jest 54. Może, jak będziecie chcieli, kupię ten teren. Napiszcie, co kupić. Tylko tam jest trawa. Problem, że musiałbym coś z nim zrobić. Tam nie jest nic zasiane. O kurde. Ale tutaj jest super droga. O, fajna. Spoko ta droga. Ambona. Lubię zawsze chodzić na ambonę. Z tym, czekajcie. Może uda się jakoś przejść. O dobra, jesteśmy. Bo na kolonii wiem, że dało się wejść na ambonę, tylko ta ambona jest tutaj wyższa. Zobaczcie. To teraz jakoś wyjdziemy z tej ambony. Tyłem trzeba wchodzić. A wychodzić? Dobra, weźmy sobie. Dobra, jedziemy dalej. Zagłębiamy się w las trasą off-road. O kurde! Sobie rozświetlę troszeczkę światłem. Myślę, że to jest woda. Jedne światła są? Jedne. O! Się panie, jak tu jeździć? Zliwę chyba muszę zakupić, aby tutaj sobie pojeżdżać do kogoś. Ładnie tak, ale dobra. Ale tutaj muszą kombajnami wjeżdżać, jakby tutaj kosić to teren. Maszynami tutaj ciężko jest wjechać. A Maluszek podskakuje na wybojach. Podskakuje. O kurde, myślałem, że to jakiś dzik wybiegł przez tyle z tych krzaków. Dziwne. Idziemy obejrzeć ten teren. Będziemy się jakoś wrócić do domu teraz. Tutaj jest w miarę widno. Patrzcie, jaki ciekawy teren. Łąka. Dobra, teraz musimy przedostać się jakoś przez las. Jedziemy przez las. Pierwsze 10 minut z dubów. Dobra. Jedziemy. Aha. Dobra, koniec. Znaczy, że muszę jechać drogą? Dobra. Muszę wracać tą śmieszną drogą, kurde. Pole numer 53 tak się prezentuje.
Tu idzie zgubić się na tej mapie. Dobra, jedziemy, jedziemy. Wracamy stąd. Nie, bo tutaj się w ogóle zapuszczamy w takie tereny. Teraz trzeba obczaić, gdzie to się wyjeżdża. Gdzie jest wyjście? Z tego labiryntu. Po ciemku jeszcze, kurde. To tam. Jedziemy. To tam? Tutaj wjeżdżałem gdzieś. Jedziemy tutaj. Kurde. Muszę raz tak wracać. Nie wiem po co tutaj w ogóle się zagłębiałem w ten las. Się pogubić je. Tak nie wolno jeździć, tak wiem. Tylko jesteśmy zgubieni. Naprawdę. O nie, bariera. Tutaj bariera się kończy, kończy się. Jedziemy sobie walnie. Patrzcie. Ciekawy ten. Oto ambona, tu tutaj chodziłem. I dobra, pojedźmy sobie na skróty. Już jest noc, więc wracam szybko. Wracam szybko. Jak tędy jechaliśmy, był jeszcze dzień. Prześpimy się wcześniej, trzeba i spać. Dobra. Patrzcie. Dobra. Nie był to dobry pomysł, aby tutaj jechać, zwłaszcza w nocy. Idziemy. Patrzcie, kwiat dzielnie walczy, nasz nowy nabytek. Daje radę. No i co, jedziemy. Co się stało? Co tutaj jest? Aha, dobra bariera. Ale mnie te bariery denerwują. Nie da się przejechać. A to jest wszystko. Właśnie tutaj może przejedziemy. Ale tutaj też jest bariera. Jedziemy. Tak w nocy to... Wyjście tutaj szukać to tak na marne. Już wolę... Kurde, nawet nie wiem, gdzie jestem. Powiedziałbym, że chcieli go zresetować. Trudno. Zresetujemy go, kupimy nowego. No niestety, tak się stało. Nie będę go już tam bawić się wyciąganie, bo to tam... Wiecie. Idziemy już do spania. Ja zacząłem coś na następny dzień. Weźmy sobie, ja zawsze wybieram maksymalny, czyli 14 godzin. Czemu to jest to drugie gospodarstwo? Patrzcie, pokazuje mi to drugie gospodarstwo. Dobra. Dalsze to się stało. Kurde, no kiedy mi to... Na złość. Maga wapna. Dajcie. Ja się zaraz kurzę i kupię pole. Serio. Żeby tylko nie skosić i sprzedać, bo naprawdę... Pszenica. Tutaj jest pszenica. Słonecznik. Tak z krowy. Ziemniaki. Tylko tutaj wszystko jest, jeszcze nie jest tego. To dopiero jest zasiada i listy, ale to nie jest do skoszenia. Czyli roślin. Wzrost. Gotowe do zbioru.
Nie ma nic. Patrz się. Dobra, no. Okej, ale kiedy mój bizon pójdzie wreszcie w dół? To na to pytanie to, no, to naukowcy nie umieją odpowiedzieć. Ale chcę teraz kosić. Podam wam tam link do headera, ale się będę wybierał, bo ten jest mod huba i nie ma headera swojego. I mam ten header od dynamika bizona. Jeszcze dzisiaj będzie chyba kolejny odcinek z tej serii, bo naprawdę jest koronawirus maraton, taki nieoficjalny tytuł, tak sobie wymyśliłem, że będzie to koronawirus maraton. I ja się z wami żegnam, nie przeciągam dłużej, bo ten odcinek był taki naciągany, że głowa mała. I dziękuję serdecznie, no to siewnik, patrz. No. No takim siewnikiem na takim, zobaczcie, polu. Lina. Chyba link do liny macie w opisie. Nie wiem. Do mapy też macie link w opisie. Dałem wam, proszę. Więc dziękuję wam za oglądanie i zostawcie łapeczkę w górę, jeśli tylko chcecie. No i co? No i tyle, bo tyle w temacie. Tutaj patrzcie, tutaj też jest jakiś teren. Patrzcie, do ciebie trochę. Do ciebie. I tutaj jeszcze zobaczcie, to jest ten skrawek mój, tego pola, a ja się żegnam. Nie wiem, kiedy to wyrośnie. Chyba sobie będę musiał zmuszony do przyspieszenia czasu. Nie lubię. Dobra, czekajcie. Kontrakty mamy. Coś może zrobimy. Kultywowanie. Nawożenie. Nic nie mamy ciekawego do roboty. Do roboty nic ciekawego nie ma. Dobra, na razie.